Cześć, witajcie, dobry wieczór. Dzisiaj w szalonym tempie wszystko na wariatkich papierach. Sylwa właśnie do mnie wpadła. Zastanawiałam się tak naprawdę, czy wpadnie do mnie, jak już zacznę tutaj i zostawię jej miejsce, tak wskoczy po prostu No to w którymś woda. momencie. To by było dobre, tak jeszcze nie było, nie? Witajcie, witajcie. Mam nadzieję, że wszystko dobrze słychać, widać. Jakby co, to dajcie nam znać. Głupie by było, tak, czasem zdarza się na webinarach, zdarzyło się kiedyś gadać przez 10 minut i potem okazuje się, że się nie słychać. Mi się zdarzyło. Tak, Tak, bo tak. nie włączyłam mikrofonu, więc mam nadzieję, że wszystko działa. Widzę, że dołączacie już pierwsze osoby. Mam nadzieję, że trochę nas będzie, bo zawsze z wyzwaniami tak to jest, że na początku jest 300 osób na liście, na przykład baza mailingowa jest 300 czy prawie 400 osób, no a potem na tych live'ach jest, ale jest Was coraz więcej, bardzo się cieszę. To co? Startujemy. Asia Baranowska Sylwia Anderson, honey. i dzisiaj ostatni live z wyzwania nastolatkowego. Czytamy pozytywną dyscyplinę dla nastolatków. Wczoraj to o teraz dobrze jest. Kurczę, ja naprawdę zastanawiałam się, co mam powiedzieć na zakończenie. W ogóle przede wszystkim ja bardzo bym chciała podziękować i dajcie znać, dajcie nam informację zwrotną, jak nas oglądacie. Jakby jak skorzystaliście z tego wyzwania, bo ja dostaję maile pojedyncze bardzo, ale dostaję, że to jest bardzo fajne uzupełnienie książki, że ludzie chcą, żeby te live'y były dalej dostępne i tak dalej. I ja bym bardzo Was chciała poprosić, nie dla siebie tym razem, może nawet nie dla Sylwii, bo Sylwia dostaje mnóstwo pozytywnych informacji zwrotnych na okrągło, ale dla tych wszystkich edukatorek, które razem z nami zaangażowały się w prowadzenie tego wyzwania, zupełnie za darmo, siedziały tutaj wieczorami dla Was, opowiadały z własnego doświadczenia, z życiowego, ale też z wiedzy często no, takiej naprawdę zaawansowanej, której ja nie mam. Tak jak myślę sobie o tych live'ach, o ekranach. Więc dajcie nam znać taką informację zwrotną, co sobie bierzecie z tych live'ów, co sobie jakby, jak to wyzwanie na Was podziałało, co Wam dało, bo no, dla mnie te informacje zwrotne są zawsze ważne, żebyśmy wiedzieli, w którą stronę idziemy, czy w dobrą, czy w złą, co dalej, jak jeszcze inaczej. Więc czekamy, czekamy na te informacje. A co dzisiaj się będzie działo? No dzisiaj sobie porozmawiamy o dwóch rzeczach. Po pierwsze, zastanawiałam się, jak to podsumować i chcemy powiedzieć Wam z Sylwią o takich swoich rzeczach, które są dla nas najważniejsze w tej książce. Pozytywna dyscyplina dla nastolatków. Co nam się w niej podoba, ja bym chciała powiedzieć, co nam się w niej nie podoba. I to jest jedna rzecz, którą się zajmiemy. Chętnie też usłyszymy od Was. I druga rzecz, którą się zajmiemy, to będzie. Co to będzie? To będzie ostatni króciutki rozdziałik i taka koncepcja, co to jest w ogóle odważne rodzicielstwo, jak działa odważne rodzicielstwo i czym się różni od bojaźliwego rodzicielstwa. Kiedy możemy powiedzieć, że jesteśmy takimi rodzicami odważnymi, czy w ogóle warto być takimi rodzicami, bo co to w ogóle za koncepcja? Napiszcie tutaj, jak nas oglądacie, czy jesteście w tym wyzwaniu od początku, czy oglądacie nasze live'y. No i co? Zaczynamy. To Sylwia. Co dla Ciebie było najważniejsze w tej książce? Ja nie wiem, czy to był przypadek, czy nie, ale w trakcie tego wyzwania, nawet jak nie prowadziłam live'ów, to miałam bardzo dużo spotkań indywidualnych z nastolatkami w gabinecie. I to mi dawało dużo, ale to bardzo dużo do myślenia, i chyba wróciłam do punktu wyjścia, to znaczy, że dla mnie najważniejsze było powtarzanie i skupianie się na relacji. I na budowaniu cały czas relacji we wszystkich aspektach, czy to chodziło o ekrany, czy to chodziło o wyjścia do znajomych, czy to chodziło o jakikolwiek inny obszar, to cały czas gdzieś przewija się to, że ta relacja z nastolatkiem jest bardzo, bardzo ważna, a ja osobiście podczas tych kilku tygodni miałam może tak hardkorowo akurat, ale kilka bardzo drastycznych przypadków nastolatków, tego, co się stało z nimi, czy co się dzieje cały czas. Kiedy tej relacji zabrakło W ich życiu. w ich życiu, kiedy rodzice w pewnym momencie, jak już dzieci przekroczyły pewien wiek i zaczęły wykazywać pewne zachowania, nad którymi oni kompletnie nie panowali, wydawało im się, okej, oni są nastolatkami, trzeba to teraz Uciąć. ukrócić i bardziej kontrolować. I do czego doprowadziła taka pozornie kontrolowane rodzicielstwo, pozornie kontrolowane zachowanie, czy całe życie w ogóle nastolatków. Już tak bardzo drastycznie to kilka tych przypadków trafiło na oddziały, kilka się samo okaleczało, kilka po prostu ma jakieś Dzieci. epizody depresyjne, ale o depresji to za chwilę.
I to jest drastyczne, ale widziałam też łagodniejsze formy tego, co się dzieje z młodymi ludźmi, młodymi dorosłymi już prawie tak naprawdę, kiedy brakuje takiej trwałej, dobrze rozumianej relacji z dorosłymi. I to było z jednej strony smutne, a z drugiej strony budujące, że właśnie, że idziemy dobrą drogą, że właśnie o to chodzi, że ta relacja przed relacją jest najważniejsza, bo ta nieodrobiona praca domowa, to zaniedbywanie obowiązków, czy zaniedbywanie... Czy te fochy, te trudności w komunikacji, takie, ja bym myślał, interfejs taki w ogóle negatywny na dzień dobry, to wszystko... To są zupełnie mało znaczące rzeczy, w porównaniu do tego, jeżeli nie mamy relacji z dziećmi i co się z nimi dzieje, bo one naprawdę bardzo, ale to bardzo tego potrzebują i nastolatki, z którymi ja pracuję, po prostu łakną jakiejś pozytywnej uwagi. Relacji z dorosłą osobą, ale takiej, że faktycznie traktujemy je może nie jak osoby dorosłe, ale jak naprawdę partnerów do rozmowy i akceptujemy ich w całości, we wszystkich ich najgłupszych pomysłach, najbardziej banalnych z naszego punktu widzenia oczywiście, i taka akceptacja całkowita i ta uwaga po prostu na każdym kroku, uwaga, ja zawsze myślałam i mówiłam to na warsztat, że uwaga to tak wiecie, u małych dzieci, u nastolatków raczej władza, a to guzik. Oczywiście one bardziej drastycznie tą władzę pokazują, to błędne strategie władzy, ale władzy, natomiast uwagi, uwagi bardzo potrzebują i od tego to wszystko wychodzi, więc dla mnie absolutnie po raz kolejny jeszcze raz zwrócenie uwagi na relacje, na budowanie więzi z nastolatkami. Budowanie tej potrzeby przynależności i znaczenia, bo ja często myślę i chcę to też tutaj powiedzieć, że uwaga to troszeczkę jest taki, może być pewną pułapką, tak? Bo dzieci chcą więcej uwagi, więc my dajemy im więcej uwagi. Jakby nie do końca o to chodzi. Ja to chyba już tutaj mówiłam albo gdzieś mówiłam, że też chodzi o cały czas budowanie takich sytuacji, w której to dziecko będzie czuło się ważne i będzie czuło, że przynależywało, że przynależy, czyli dawanie im przestrzeni na włączanie się, na dawanie. Nie tylko, że my im dajemy uwagę, bo to jest jakby bardzo jednostronne, ale że my potrzebujemy ich, tak? Dzisiaj, nie wiem, prosiłam Antka, z jednej strony on sam zaproponował, mój syn, że rozłoży rzeczy na kolację. W ogóle wow, taka propozycja. Jeszcze nie jest nastolatkiem, może to dlatego, ale nie, no w ogóle wiecie, to, takie sytuacje nas zaskakują często. A z drugiej strony, no byłoby bardzo trudno, jakby jak go poprosiłam, no dobrze, to rozłóż proszę cię tą wędlinę tutaj na talerzu. Nie, ja nie potrafię, ja nie umiem, ja nie chcę i tak dalej. Jakby tu jest przestrzeń na konsekwencje, żeby byłam z nim na tyle długo, taki może bardzo prosty przykład, ale właśnie pokazuje, żeby on był, żeby wnosił to poczucie swojego wkładu, poczucie kompetencji budował, uczył się czegoś i właśnie chyba chodzi też o takie drobne sytuacje, tak? Jedno, że po prostu słuchanie, akceptowanie całości, nie wiem, po prostu to, co powtarzam, bo uważam, że to jest absolutnie ważne. Widzenie tego człowieka i nie ocenianie po tym wierzchołku, wiecie, mamy tą metaforę wierzchołka góry lodowej, tego zachowania, tylko zobaczenie tego całego człowieka, jaki on jest, że on się być może z czymś boryka, że może jemu też nie jest łatwo z tym dojrzewaniem i dorastaniem. No i właśnie, i tutaj znowu wracamy do podstaw, do tego co najważniejsze, bo nie jesteśmy w stanie wpłynąć na żadnego człowieka, jeśli tej relacji nie ma. I jeśli od niej nie zaczynamy w każdym momencie, tak? Nie możemy też zakładać, tak mi się zdaje, że a, zbudowaliśmy relację, to teraz jak wstanę i pójdę i tam pogderam, to na pewno zadziała, tak? Bo gdzieś tam w domyśle, przecież buduję relacje, w zeszłym tygodniu byliśmy na rowerach. Ale nie, to jest tak samo, jak budujesz relacje z mężem, czy z żoną, czy z partnerem, nie? Że jeżeli nie będziesz cały czas dbać o tą relację, to ona gdzieś będzie, nie chcę powiedzieć umykać, ale tracić na tej trwałości. Tak, tak. Samo jest właśnie z nastolatkami. I tak naprawdę było tutaj wiele elementów dla mnie ważnych, ale to był taki kluczowy. Dalej mam tylko uwagę, więc może ty powiedz, co się tobie najbardziej podobało. Mi się najbardziej podobało, no właśnie przyszedł mój nienastolatek. Antek, zmykaj na razie, dobra? Możesz wziąć kota. Możesz wziąć kota. Najbardziej, jakby ja mam takie ogólne wrażenie, tak nagrywamy, jesteśmy Antek na żywo. Wszyscy właśnie cię słyszą. Wszyscy ci właśnie słyszą. 15 tysięcy rodziców z całej Polski mnie cię słyszy. O rajo. Przerażenie na twarzy. Tak. Poczucie humoru właśnie musimy używać i nie spinać się tym, że na żywo wyskakują nam tutaj różne rzeczy.
jakby dla mnie ta książka w całości jest takim, jakby pokazuje na bardzo różnych płaszczyznach to, w jaki sposób możemy bardziej akceptować dzieci, bardziej być z nimi, bardziej myśleć o nich jako właśnie o człowieku, który boryka się z wyzwaniami, a nie o kimś, a nie o jakimś upierdliwym przypadku nie wiadomo kogo, kto robi nam cały czas na złość, tak? I ta zmiana po prostu percepcji, zmiana tego myślenia, to jest dla mnie chyba największym sensem całej tej książki. No i potem pokazywanie, jak w tych różnych obszarach, w tych różnych sytuacjach możemy zastosować tą koncepcję. Tą koncepcję, że mamy do czynienia z całym człowiekiem, który popełnia błędy i to jest okej. Który działa i to jest okej. Który nie zachowuje się tak, jakbym chciała, tak? Bo Antek miał być w łóżku i trudno, no. I generalnie, no co? Co? Będziemy z tym jakoś żyć? Tak? Będziemy stosować metody narzędzia pozytywnej dyscypliny, będziemy wracać do naszych umów i ustaleń, no po prostu. I będziemy szli do przodu i jakby, no wiadomo, że to wzbudza emocje, ale jakby, co ja chciałam powiedzieć, że te emocje możemy trzymać sobie gdzieś tam trochę z boku. I się nim przeglądać, że nie musimy od razu reagować natychmiast, jak? Jakby to są rzeczy, które wynikają z tego myślenia o tym dziecku, że ono jest na drodze do swojej dorosłości, a my jesteśmy obok, że nie musimy nim sterować, że nie musimy pokazywać. A, toś, proszę cię. To są sygnały niewerbalne przy uwadze. Tak. Tak. Słuchajcie, to ja w tym czasie powiem o tym, co Asia, do tego dopowiem, co Asia mówiła o błędach, bo od razu przyszło mi do głowy, że jeżeli mamy nastolatka traktować też jako istotę, ja która popełnia błędy i to jest okej, okay, to jednocześnie będzie dla nas to bardzo trudne, jeżeli my nie będziemy takimi istotami, takimi modelami, które pokażą, że my popełniamy też błędy i to jest też w porządku, prawda? Jeżeli ja będę modelowała, że popełnienie błędu nie jest dla mnie porażką, to będzie bardzo łatwo też pokazać to nastolatkowi, że mama nie udaje, że jest idealna, że jeżeli się potknie, to jest coś bardzo, bardzo strasznego, to jednocześnie jemu będzie łatwiej też do takiej, z czymś takim się po prostu godzić. Mówię o błędach i o modelowaniu, że tak naprawdę my musimy to tak pokazywać, nie? Cały czas. No dokładnie i to jest też takie, z jednej strony trudne, bo może niektórzy rodzice bardzo by chcieli tacy być. Tak, ale to byś chciała, troszkę byś chciała, a ja bym nie chciała, ja się nawet nie staram, staram się być lepsza, ale nie staram się być absolutnie idealna i pokazuję moim dzieciom, że nie jestem w tych różnych momentach, bo gdzieś tam widzę ogromną wartość w tym, żeby moje dzieci wiedziały, że no, odziedziczyły układ nerwowy po mnie, więc tak, one, jak im skakuje klapka, to nie bierze się to z powietrza, nie wylądowały tutaj z kosmosu, więc jakby to pokazywanie, że jesteśmy bardzo podobni w różnych aspektach, że potrzebujemy bardzo podobnych rzeczy, że potrzebujemy też bliskości. Takie, dla mnie to jest w ogóle ta książka trochę o takim właśnie zejściu z piedestału, spuszczeniu sobie trochę tego powietrza, byciu blisko tych dzieciaków i to jest dla mnie strasznie fajne, a jednocześnie byciu, jakby postawieniu im granicy, tak? Bo to nie jest takie kluskowate rodzicielstwo, takie zupełnie bez granic, tylko to jest taka jakby uprzejmość, no i stanowczość jednak, tak jak w pozytywnej dyscyplinie wszędzie jest, czyli mamy być miękcy, uprzejmi i tak dalej i tak jak ja teraz poszłam, odprowadziłam Antkę do łóżka, bo jakby tak była umowa, że będzie w łóżku. A to jest ten kawałek stanowczości, tak? Ja mu głowy nie urwałam, nie złoszczę się na niego w jakiś sposób, po prostu była umowa i to realizujemy. I bycie z tym dzieckiem do momentu, kiedy to ustalenie zostanie zrealizowane, w ogóle no to jest w bardzo uprzejmy sposób i w bardzo spokojny sposób, bo do tego w ogóle nie trzeba podnosić głosu, albo ani w ogóle do tego nie trzeba, nie wiem, mówić brzydkich rzeczy, ani przypominać. Jeśli mieliśmy umowę, to wystarczy czasem być obok i po prostu być obecnym i taką samą swoją obecnością tą presję presję, co się robi z presją. Wiecie, o co chodzi, nie? Że być obecnym i... Tak. Proszę, ja bym coś powiedziała, zgubiła to słowo. Nie wiem, jakie to jest słowo. Okej. Okay. Wywierać presję. Wywiera się presję, o właśnie. No i druga rzecz, która jest dla mnie bardzo ważna,
I w ogóle najfajniej to by było, bo my sobie możemy mówić, co dla nas było takie aha tutaj, ale myślę, że też byłoby ciekawie, gdybyście wy napisali, co było dla was aha, może żebyście nam napisali recenzję tej książki, co wam się podobało, czego byście wam zabrakło, tak, czego potrzebujecie, bo też to jest, co jest ważne, że niedługo naprawdę ruszymy z taką kampanią szkoleń z pozytywnych sypień dla nastolatków. Już się pojawiają pierwsze terminy, więc jeśli tylko jesteście tym tematem zainteresowani, to myślę, że warto zajrzeć w te różne nasze kalendarze i zobaczyć, kto gdzie, w jakiej części Polski organizuje. To, co ja bym bardzo chciała jeszcze powiedzieć, to to, że jakby ta równowaga między uprzejmością i stanowczością jest bardzo indywidualną sprawą. Trzeba mieć to zawsze gdzieś tam z tyłu głowy, ale to też jest widoczne w książce, że są przykłady, które pokazują bardzo różne podejścia. Z jednej strony mają bardzo podejścia takie, no, miękkie, a z drugiej strony jest ten przykład w rozdziale dotyczącym mediów, że tata w zasadzie kontroluje wszystkie media, do których mają dostęp jego nastolatki. No i teraz to jest się trochę kłócić z takim myśleniem o zaufaniu. I w ogóle co ty o tym myślisz, Sylwia? No właśnie. To znaczy, ja mam osobiście trochę inne doświadczenia i wydawało mi się, że jest się w stanie kontrolować i powinno się całkowicie media. I u moich dzieci do tego 12 roku życia, to 11-latki, to jest ok. I jakby mamy pewne zasady i wierzę w to, że jeżeli wszystkie dzieci, które ja wychowuję, wychowywałabym od małego dzidziusia, tak jak właśnie jest w przypadku Roberta i Niny, to byłabym w stanie to wypracować tak jak sobie wyobrażam, że na jest. Zaufaniu tak. Bardziej i na ustaleniu zasad, które się trzymają. Tak, mam w domu syna właśnie 16-letniego, gdzie według mnie jest duży problem z tymi ekranami. Gdzieś się cały czas trochę boksujemy i ja musiałam iść na duże kompromisy tutaj z nim, bo doszło do tego, że on po prostu miał taką apatię, nie? I po prostu leżał i nic nie robił, bo ja zabrałam komputer, zabrałam telefon i wydawałam tylko na pewien okres i okazało się, że mamy XXI wiek i on nagle został wyizolowany ze swojej grupy społecznej. No tak. I to zaczęło być dla niego mieć bardzo niekorzystne konsekwencje społeczne, więc trzeba było usiąść jeszcze raz i zastanowić się, co z tym zrobić. Natomiast to jest inna sytuacja, ponieważ on ma z lat 14 zamieszkał ze mną, więc to jest zupełnie inna sytuacja. I małymi krokami widzę sukcesy, ale musiałam to zrobić zupełnie inaczej. I te sukcesy polegają na czym? Na tym, że on, jeżeli umawiamy się, że na godzinę przed snem wyłącza, to wyłącza. Okay. I nie kombinuje, nie przeskawia gdzieś internetu, ani nic. Ale jeszcze według mnie robi to dłużej niż powinien. Niż byś sobie życzyła. Niż bym chciała, żebym chciała, żeby on godzinę dziennie. Jak ja mówię, rozmawiam z różnymi znajomymi, że chciałabym, żeby mój 16-latek używał internetu godzinę dziennie, jak się pokają głowę. Chyba oszalałaś. Wtedy myślę sobie, to jednak, tak jak tłumaczę na warsztatach, może tutaj na poziomie założeń jest jakiś błąd. Tak. Może ta godzina jest dobra dla tych 11-latków, tak. Ale nie dla 16-latka. Tak. I zaczęliśmy się przyglądać, na co jest ta godzina, bo jeżeli to jest na rozmowy na Messengerze, to może być dłużej. Gdyby to miało być na zabijankach, jakichś grach, no to jest przesada. Tak. Więc ja też wrócę do tego, co powiedziałeś na samym początku, że do każdej sytuacji, do każdego dziecka trzeba podejść inaczej. I my mamy tutaj taką fajną, nie chcę powiedzieć receptę, ale chyba trochę tak jest, nie? Na to, jak to budować. Natomiast trzeba do wszystkiego podchodzić z dużą świadomością, z dużą uważnością przede wszystkim na to dziecko, bo ono nam powie najlepiej. Najlepiej wychodzę mi z głowy, kiedy powiem, Kuba, jest mi z tym trudno, nie wiem, co z tym zrobić. Idealnie dla mnie byłoby tak, ale widzę, że to chyba nie jest realne. To powiedz mi, co jest dla ciebie i tylko i wyłącznie dzięki takim rozmowom. I relacja wcześniej, bo tak. Bez relacji nie ma rozmowy. Wiecie, przyniosę kakałko, a to się tam pogłaszczę, że niby wiem, że jesteś za duży, ale tak to ja potrzebuję tego przytulenia, nie? Na przykład. I to są takie magiczne momenty.
które powodują, okej, okay, no, może jeszcze nie jest tak idealnie z tymi ekranami, ale na innych obszarach jest naprawdę fantastycznie, więc na tym powinnam się po prostu skupić. I myślę, że po prostu ekrany bardzo dużo też naszych emocji wzbudzają, bo sami nie wiemy, jak się wychowałam w czasach, kiedy to nie było żadnym problemem, ponieważ jak miałam te 11 czy 16 lat, nie było po prostu takiego internetu i takich ekranów i takich społeczności po prostu, więc sami nie wiemy, jak mamy się tym wszystkim zajmować i nie wiemy, co jest dobre, co jest normą, co nie jest normą, bo nie mamy tego punktu odniesienia w swoim rozwoju, w swoim dzieciństwie. No nie mamy, nie będziemy mieć. Dlatego jakby rzeczywiście myślenie sobie o tym, jak to nie skontrolować, ale skoordynować, jakie ustalenia zrobić, żeby to było dobre dla nas i dla dzieci, a nie na przykład ile czasu, jaki godzin. I myślę sobie, że to jest, dziękuję Sylwia, że się bardzo, bardzo że się podzieliłaś tym przykładem, bo to jest też tak, że w każdym obszarze może być taki rodzaj trudności, tak? I na ile dzieci mogą, nie wiem, chodzić na imprezy, wracać, czy mogą pić alkohol, czy nie mogą pić alkoholu, od jakiego wieku, w jakich warunkach, w jakich okolicznościach. Będzie mnóstwo takich wątków i mnóstwo tematów, gdzie zawsze, jeśli chcemy się dogadać z tym drugim człowiekiem, czyli chcemy, żeby on z nami rozmawiał i nam ufał, to musimy się otworzyć na to, co ma do powiedzenia, bez oceniania i dopiero potem z tego miejsca rozmawiać i negocjować. I to jest trudne. I tu jest takie zdanie właśnie w ostatnim rozdziale. Myślę, że to ono się tego się właśnie tyczy. Odważne rodzicielstwo oznacza, że stawiamy czoło swoim lękom. Właśnie tym wszystkim, że dziecko popadnie w alkoholizm i tak. Jakby to nie znaczy, że tego przestajemy to kontrolować, ale stawiamy czoło lękom. Tak, trzeba odwagi, by odpuścić i pozwolić nastolatkowi na popełnianie błędów, ja sobie myślę, pewnych błędów. I robimy to, co zrobić należy, bez względu na okoliczności. Oznacza to, że poświęcamy czas na wpajanie nastolatkowi życiowych umiejętności. Nie da się tego zrobić bez czasu. I nie da się tego zrobić gderaniem. Nie da się tego zrobić w przelocie, mówiąc, a nie odrobiłeś pracy domowej, a dlaczego nie poszedłeś na angielski, a tak, to nie jest wpajanie życiowych kompetencji, bo nie jest to ani modelowanie życiowych kompetencji, ani nie jest to okazja dla dzieci na ćwiczenie życiowych kompetencji, które mogą ćwiczyć na przykład podczas spotkań rodzinnych. Choć prościej byłoby właśnie zganić albo wyratować z kłopotów. Odważni rodzice wierzą, że dzieci potrafią uczyć się na błędach, jeśli stworzy im się atmosferę wolną od potępiania i wyręczania. Wierzą, że potrafią się rozwijać, kiedy mają odpowiednią przestrzeń i wsparcie. Kiedy postrzegacie swojego nastolatka jako osobę kompetentną, zdolną do uczenia się na błędach i wyciągania właściwych wniosków i z osobistych doświadczeń, wtedy łatwiej Wam zdobyć się na odwagę. I to jest też coś, co ja bardzo zawsze zalecałam mamom, z którymi pracowałam, żeby patrzeć na swoje dziecko, nawet najmłodsze, a już takiego nastolatka to w ogóle, patrząc, jak ono radzi sobie z przeciwnościami, jak ono radzi sobie w życiu, jak ono osiąga swoje cele, jak ono robi to, na czym mu zależy, tak żeby obserwować, jak te życiowe kompetencje są w akcji, bo my często postrzegamy dziecko przez taką niekompetencję, że ono nie potrafi tego, śmego, owego i wtedy nam bardzo ciężko pozwolić dziecku na zrobienie tego jeszcze jednego kroku, jeśli w głowie mamy jeden wielki lęk, że ono sobie nie poradzi, no bo przecież sobie nie poradził z nalaniem czegoś tam, no bo przecież nie poradził sobie i nie był punktualny. Ale jednak z drugiej strony w różnych sytuacjach sobie radzi dobrze, jak mu zależy, jak jest odpowiednia motywacja, pewnie, że tak, ale te kompetencje są. I budowanie sobie nawet codzienna obserwacja, okej, jak to dziecko sobie radzi, jak to dziecko współpracuje ze mną, jak to dziecko. To jest taka myśl, myślę, że pomaga nam budować ten obraz, z którego my będziemy mieć mniej lęku wobec tego, co się dzieje z tymi dziećmi. Co na zakończenie? Tak się sentymentalnie zrobiło, sama się zamyśliłam. Na zakończenie powiedziała odwagi, że życzę wszystkim rodzicom nastolatków i przyszłych nastolatków takiej właśnie odwagi, jaka jest w tym ostatnim zdaniu, takiego spojrzenia na swoje dziecko, spojrzenia takiego na siebie, na swoje rodzicielstwo i pozwolenie sobie też na błędy. A, no tak. I chyba to jest dla mnie takie na koniec. No, bardzo, bardzo Wam dziękujemy za to, że jesteście i za to, że byliście w trakcie tego wyzwania. Mam nadzieję, że jeszcze nam napiszecie parę rzeczy. Ja jeszcze będę do Was pisać i ponawiać i prosić o na przykład o recenzję książki. To był dobry pomysł. Tak, recenzję. To byłoby cudowne. Może jakiś konkurs na zakończenie zrobimy mailowy dotyczący recenzji. Kto napisze recenzję, dostanie od nas coś specjalnego. Co byście chcieli? Może jakiś kupon zniżkowy na warsztaty stacjonarne albo jakąś książkę dla przyjaciela. Książkę dla przyjaciela?
Pomyślimy. Pomyślimy, pomyślimy, dajcie nam znać, żebyśmy mogły sobie wybrać z jakichś typów. No i cóż, dziękujemy Wam serdecznie, trzymajcie się mocno i do Do usłyszenia. usłyszenia. Do usłyszenia. Pa, pa. Cześć. Pa.